Dobrze, witam Państwa. W zeszłym roku pokazywałem Państwu, jak zrobiłem instalację fotowoltaiczną, taka jak ta z tyłu, o mocy 3,5 kW, której koszt całkowity wyniósł 5000 zł. Przypominam, koszt instalacji 9000, elektryk 1000, dopłata Państwa 5000, w efekcie kosztowało mnie to 5000 zł. Oczywiście projekt instalacji i montowania dachu własnoręczne. Minął rok, przyszło rozliczenie, no i czas podsumować, czy to się w ogóle opłaciło, jak to w ogóle wyszło i czy to ma sens. No właśnie, po roku okazało się, że instalacja wyprodukowała 2600 kWh, z czego 900 kWh zostało skonsumowane na bieżąco przez urządzenia poboru energii w domu. W efekcie 1700 kWh oddaliśmy do sieci. Razy 0,8, no to wynika, że mamy 1300 kWh nadprodukcji, którą możemy sobie odliczyć od rachunków. Równolegle dom, rodzina, gospodarstwo zużyło 3700 kWh energii. Z tego 900 mieliśmy z własnej instalacji, czyli de facto pobraliśmy z sieci 2600 kWh. Od tego odejmując 1300, tego nadmiaru co mieliśmy, wyszło na to, że musimy zapłacić za 1700 kWh. I to jest nasze realne zużycie. To oznacza, że instalacja de facto zaoszczędziła 2/3 zużycia energii. 2/3. Myślę, że to jest wynik całkiem niezły. Co w pieniążkach wynosiłoby 1700 zł. Czyli tyle przez rok wygenerowała ta instalacja. A to oznacza, że w ciągu 3 lat instalacja się zwróci i zacznie potem już tylko i wyłącznie zarabiać. No ale to jest możliwe tylko przy tym, że to jej koszt był tak niski. Wnioski po roku. No wnioski są takie, że gdybym teraz instalację robił, to oczywiście zrobiłbym ją o większej mocy, przynajmniej o 0,5 kW, albo lepiej o 1 kW, bo się okazuje, że zużycie energii w domu tylko rośnie. To jedna rzecz. Że jest miejsce jeszcze na parę paneli. Druga sprawa, jeżeli wejdą pomysły rządowe odnośnie rozliczenia energii z fotowoltaiki, te, które są planowane, to ta instalacja się nam właściwie nie zwróci chyba nigdy. A więc traci to sens w tym przypadku. I wniosek trzeci, no, że ta forma inwestycji się sprawdziła. Myślę, że warto, bo 2/3 to jest już niezła oszczędność. No, w tych nowych rozliczeniach to byłoby tylko 1/4 oszczędności, no bo to 900 kWh. No, plus jeszcze jakieś tam minimalny zysk z tego, co sprzedamy Państwu. Także tak to wygląda, proszę Państwa, po roku działalności. No teraz już ciężko będzie takie coś zrobić. No ale kto zrobił, to ma, cieszy się i zadowolony jest. Oczywiście jak ktoś ma instalację montowaną już od tego roku, nowych reguł, ma sytuację trudniejszą, ale nie beznadziejną. Bo ludzie mają różne pomysły, jak zaoszczędzić energię i na co wykorzystać tą, którą produkuje się na bieżąco. Ale o tym może kiedy indziej, przy innej okazji. Na dzisiaj dziękuję. Temat fotowoltaiki właściwie zamykam, bo tu już dalej nie ma co ciągnąć. Do zobaczenia w kolejnym filmie.